politykę. A jest kilka rzeczy, które można panu ministrowi przypomnieć. Po pierwsze, kamery na mundurach. Kamery na mundurach, które miały rejestrować interwencje. MSWiA do tej pory się z obietnicy nie wywiązało. Czekamy. Druga rzecz, zmiany w zakresie obrony koniecznej. Zagwarantowanie prawa do obrony jest obowiązkiem państwa polskiego. Należy zlikwidować zapisy dotyczące przekroczenia granic obrony koniecznej, bo ofiara sama doskonale wie, jak musi się w danej sytuacji bronić. Trzecia rzecz, prawo do posiadania broni. Prawo do posiadania broni wynika oczywiście z prawa do obrony i z fundamentalnego prawa do życia. Dzisiaj Polska ma jeden z najniższych wskaźników posiadania broni na świecie, oscylujący wokół 1,3 na 100 mieszkańców. Wskutek przyjmowania przez Unię Europejską kolejnych idiotycznych dyrektyw, dostęp do broni w Polsce może napotkać kolejne ograniczenia. I tutaj to może uderzyć przede wszystkim w organizacje proobronne. Należy również zmienić zapisy, które pozwolą na pełny dostęp do broni żołnierzy i policjantów. Panie ministrze, no nie może być tak, że policjant nie może z broni służbowej strzelać na strzelnicy. Nie może być tak, że żołnierz nie może przechowywać broni w domu. Przecież dostęp do broni mają kolekcjonerzy, mają sportowcy, a polski żołnierz tego nie może. Ma tutaj ograniczone prawa. To należy szybko zmienić.